Dzień dobry Państwu. Świat, w którym żyjemy, zmienia się dosłownie każdego dnia. Przybywa coraz to nowych technologii. No i mamy coraz szybsze komputery, coraz szybciej komunikujemy się między sobą. Czas i odległość w naszym świecie przestają cokolwiek znaczyć. Choroby, na które jeszcze niedawno umieraliśmy, dziś są uleczalne. A wymyślne implanty eliminują nasze kalectwo, nasze niedoskonałości i powodują, że nasze organizmy są właśnie coraz piękniejsze, coraz bardziej zdrowe, coraz doskonalsze. Długość ludzkiego życia stale się wydłuża. Zmienia się klimat na naszym globie, mamy globalne ocieplenie i to bez względu na to, co sądzimy o przyczynach tego globalnego ocieplenia klimatu. To na półkuli północnej ta temperatura się podnosi, ale przez te zmiany klimatu najbardziej cierpią najbiedniejsi. Świat stał się globalną wioską. Jesteśmy w stanie zajrzeć kamerami z dronów, które są kilka kilometrów zawieszone nad nami. Jesteśmy w stanie zajrzeć do każdego domostwa. Możemy monitorować każde życie ludzkie i każdy metr kwadratowy ziemi. I widzimy ogromne zmiany społeczne, jakie dokonują się w naszych społeczeństwach, i widzimy ogromne nierówności. Z jednej strony bogactwo bogatych lawinowo przyrasta, a z drugiej strony widzimy, że ubóstwo najbiedniejszych powoduje wegetację całych społeczeństw. Z jednej strony mamy ekologiczne technologie. A z drugiej strony, najbiedniejsi umierają zatruty śmieciami i chemią w środowiskach. Z jednej strony mamy nielicznych, opływających w dostatki sybarytów, a z drugiej strony ogromne rzesze ludzi, które wegetują w upodleniu, wegetują w niesprawiedliwości, są torturowani, mordowani w wojnach, umierają, a właściwie całe to ich życie jest takie byle jakiej zdychają w nędzy. Dolar. Dolar, waluta światowa, przecież dolar już nie ma żadnej wartości. Dolar coraz częściej jest tylko pustym zapisem. Tak, żyjemy w świecie pogłębiających się skrajności i musimy to zmienić. I dlatego powstało pojęcie wielkiego resetu wielki reset czyli konieczna radykalna zmiana. Tak dalej być nie może. Uczyńmy nasz świat sprawiedliwszym i bardziej dostatnim. Stwórzmy wszystkim szansę do godziwego życia i rozwoju. Po to wymyślony został wielki reset kapitalizmu. Wielki reset jako szansa na lepszy świat. Kiedy po II wojnie światowej powstawała grupa Bilderberg, to głównym jej konstruktorem był Polak. Józef Rettinger. Potem, do końca życia, Józef Rettinger był sekretarzem grupy Bilderberg. Rettinger współtworzył także ruch europejski, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej. I Rettinger był honorowym sekretarzem generalnym ruchu europejskiego. A potem, kiedy w 1973 roku powstawała komisja trójstronna, to jej konstruktorem był znowuż Polak, Zbigniew Brzeziński. Tak, Grupa Bilderberg i Komisja Trójstronna, te dwa nieformalne rządy światowe, były dziełem Polaków. A dzisiaj pracą Światowego Forum Ekonomicznego przewodzi Niemiec, Klaus Schwab. Problemy całego globu stale nas, Polaków, dotyczą. Stale jesteśmy wokół tego światowego cyklonu. My, Polacy, mamy prawo, mamy obowiązek brać aktywny udział w tym naprawianiu świata, w tym zmienianiu świata. Nie pozwólmy, żeby byle kołtuny wciskały nam spiskowe teorie dziejów. Miejmy otwarte oczy i uszy, miejmy otwarte umysły i otwarte serca, a wtedy świat jutra będzie należał do nas. Do tych, którzy chcą zmienić świat najlepszy, chcą brać w tym udział wielki reset 2020. Pochylmy się wspólnie nad światem, w którym żyjemy. Wspólnie zdiagnozujmy nasz świat i wspólnie znajdźmy środki zaradcze na poprawę naszego świata. Włączajmy się w tą dyskusję. Spróbuję Państwu o tym opowiedzieć. Postęp można mierzyć na różne sposoby. W naukach biologicznych postęp możemy mierzyć liczbą par zasad DNA ludzkiego genomu które można sekwencjonować za jednego amerykańskiego dolara. Podwójna helisa DNA została odkryta zaledwie 70 lat temu, a dziś już setki tysięcy ludzi badają swoje DNA. Dzisiaj cały ludzki genom liczący ponad 3 miliardy par zasad można sekwencjonować. W ciągu jednego dnia całą informację genetyczną człowieka odczytujemy niemal błyskawicznie. Dokonuje się rewolucja. A komputery. No Pierwszy tranzystor powstał w 1947 roku. Tranzystor, czyli taki element elektroniczny, który wzmacnia sygnał elektryczny. Tranzystor wzmacnia sygnał elektryczny. A wynaleziono go tylko Dopiero 70 lat temu. Stale co dwa lata liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się. Co dwa lata podwajamy wzmocnienie sygnału elektrycznego. Współcześnie te liczby tranzystorów wzmocnień idą w biliony i stale się podwajają. Tranzystor wynaleziono 70 lat temu, a dziś tempo wzrostu produkcji tranzystorów jest wręcz niewyobrażalny. Co roku powstaje tysiące, trylionów tranzystorów, czyli 10 do potęgi 20. Co sekundę budujemy biliony, dziesiątki i setki bilionów tranzystorów. Co sekundę. Co sekundę powstaje więcej tranzystorów, niż jest gwiazd w naszej Drodze Mlecznej. Co sekundę budujemy więcej tranzystorów, niż jest galaktyk we Wszechświecie. No, to jest ta rewolucja. Energia. No, jeszcze niedawno polska energetyka na węglu stała. To są nieodległe czasy. Jeszcze dzisiaj te nasze miasta są zaczadzone. Ale co się robi obecnie? Do roku 2050 Europa ma mieć energetykę zeroemisyjną. Rok 2050? No, niektóre scenariusze mówią już o roku 2040, jako tym, w którym Europa będzie w pełni ekologiczna. Europa? Właściwie cały świat coraz bardziej odchodzi od paliw kopalnych. Jeszcze niedawno amerykański prezydent Trump zgłaszał weto do energetyki ekologicznej, a dziś już mamy scenariusze, które przewidują rezygnację przez Stany Zjednoczone z paliw kopalnych. Przeglądam te opracowania i widzę, jak te zmiany dokonują się z dnia na dzień na naszych oczach. Rewolucyjne zmiany widzimy co dnia. Pociągi, pociągami podróżujemy, ale coraz więcej pociągów zasilanych jest wodorem. Kiedy koszt budowy linii elektrycznej bywa zbyt wysoki, to lokalne pociągi zasilane są wodorem. Wodór jest paliwem bezemisyjnym, nie powoduje zanieczyszczeń. Te wodorowe pociągi jeżdżą po Europie Zachodniej. A gdzie są produkowane te wodorowe pociągi? W Polsce, w Chorzowie. Świat zmienia się na naszych oczach. Samochody. No, wchodzą samochody elektryczne. Są bezgłośne i bardzo szybkie. W Polsce, póki co, mamy jeszcze niewiele samochodów elektrycznych, zaledwie około 20 tysięcy. Ale już w Niemczech tylko w roku 2020 sprzedano ich 140 tysięcy. Ale proszę spojrzeć tutaj na diagramie, jak szybko ta. Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie. Na całym świecie w roku 2019, czyli poprzednim, przybyło 2,3 miliona samochodów elektrycznych. W Chinach jeździło 3,8 miliona samochodów elektrycznych. W Stanach Zjednoczonych prawie 1,5 miliona. A pod Berlinem powstaje, dzisiaj powstaje megafabryka Tesli, która już od czerwca 2021 roku. Ma produkować pół miliona samochodów elektrycznych rocznie. W ciągu najbliższej dekady ma przybyć 30 milionów samochodów elektrycznych. 30 milionów. A do roku 2040 ma jeździć po naszych drogach 300 milionów samochodów elektrycznych. Czy potrafimy sobie wyobrazić tę zmianę? No, rewolucja. Bywam w Niemczech dosyć często. I Widzę, jak te zmiany się w Niemczech dokonują. W tej chwili, wszystkie stacje benzynowe w Niemczech muszą posiadać ładowarki elektryczne. To jest wymóg. Dzisiaj jeszcze te stacje nazywamy stacjami benzynowymi, ale już niedługo będziemy je nazywać stacjami elektrycznymi. Ropa powoli odchodzi w przeszłość. W tej chwili, mamy w Niemczech. 20 tysięcy stanowisk ładowania samochodów elektrycznych. 20 tysięcy do samochodów elektrycznych. A dla porównania, w Polsce tradycyjnych stacji tankowania benzyny i ropy mamy tylko 7700, a w Niemczech już 20 tysięcy stanowisk ładowania samochodów elektrycznych. W maleńkiej Austrii jest 5 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jaki jest czas ładowania samochodów elektrycznych? No, jeszcze niedawno to pełne ładowanie trwało od 24 do 30 godzin. A dzisiaj budowane są stacje o mocy 160 kW i 320 kW. A czas ładowania trwa od 10 do 15 minut. Takie są realia. To jest porównywane do czasu tankowania tradycyjnych paliw. Nastaje epoka samochodów elektrycznych. No, dokonuje się rewolucja. Metro, metro prowadzone przez komputery? W Chinach autonomiczne pociągi metra stają się codziennością. Pociągi metra bez maszynistów, pociągi metra kierowane przez komputery są codziennością. Rewolucja. W ciągu najbliższej dekady światowy rynek pojazdów autonomicznych, pojazdów bez kierowców potroi się. Być może pozostawione nam zostanie swoboda prowadzenia naszych samochodów osobowych, ale już zbiorowe środki lokomocji kierowane będą przez komputery, bo człowiek jest zbyt zawodny. Skumulowany roczny wzrost dla tego rynku szacuje się na ponad 15%, to bardzo dużo co roku. Co roku. W największym stopniu rozwinie się ten rynek pojazdów autonomicznych w Europie i w Azji, ale także w Stanach Zjednoczonych. Tam ponad 80 firm testuje pojazdy autonomiczne w ponad 30 amerykańskich stanach. Niebawem będziemy w naszych samochodach wyłącznie pasażerami. A żywność. Sieci fast foodów w tysiącach lokali wprowadzają do sprzedaży mięso z laboratoriów, mięso bezmięsne. I jemy te łupery i Burger Kingi nie czując różnicy między mięsem pochodzącym od zabijanych zwierząt i tym wyhodowanym w laboratoriach. Oba smakują bardzo podobnie. W tym roku, 2020, w Singapurze dopuszczono do sprzedaży mięso drobiowe, które jednak z drobiem nie ma nic wspólnego. W Singapurze jedzą mięso drobiowe, które produkowane jest w laboratorium. a Jakie są prognozy rozwoju rynku mięsa z laboratoriów? Proszę zobaczyć, jak wyglądają prognozy dla rynku amerykańskiego. Za 10 lat 3 czwarte mięsa wołowego będzie pochodziło z laboratoriów. Tak się zmieni rynek mięsa w Stanach Zjednoczonych. Krowy nie będą potrzebne ani do produkcji mięsa, ani do produkcji mleka. Populacja amerykańskich krów zredukowana zostanie w połowę. Proszę zobaczyć, jak dynamicznie ma wzrastać rynek mięsa z laboratoriów. Krowa jest dużym ssakiem. Krowa wymaga dużej powierzchni pastwisk, krowa wydziela odchody, krowa wydziela dwutlenek węgla. Krowa po zabiciu powoduje powstawanie odpadów, które trudno zutylizować. A jeszcze do tego dochodzą ostatnio względy humanitarne. Dlatego coraz częściej mówi się o niestabilności tej krowiej produkcji, o jej nieefektywności i niskich marszach. A proszę spojrzeć na prognozy dla rynku tej krowiej wołowiny. No, prognozy tego rynku w Stanach Zjednoczonych są dramatycznie negatywne. Przychody tego przemysłu wołowego i mleczarskiego spadną w ciągu dekady o co najmniej 50%. Podobnie o 50% spadnie sprzedaż paszy i nawozów i podobnie o połowę w ciągu najbliższej dekady Spadnie liczba rzeźni oraz przetwórców mięsa i nabiału. O, tu widzimy skalę zmian na różnych etapach przemysłu związanego z hodowlą krów w 2018 i 2035. Za 15 lat krowy będziemy oglądać na makietach albo w zoo. Taka rzeczywistość nas czeka w najbliższych 15 latach. Czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze, jak wyglądały furmanki na polskich drogach? A przecież kiedyś było ich zatrzęsienie. Tak samo niebawem będzie z krowami. No, rewolucja. Niebawem będziemy jedli mięso głównie z laboratoriów. Będziemy je jedli, bo już w tej chwili to mięso z laboratoriów staje się tańsze. A ten proces tanienia mięsa będzie stale postępował. To widać zresztą tutaj na wykresie. Konsument wybierze pokarm zdrowszy i tańszy, i pokarm zdecydowanie bardziej humanitarny. Tradycyjne mięso odejdzie w zapomnienie. Rewolucja! Rewolucja! A jakie będą konsekwencje odejścia od mięsa tradycyjnego? No, przede wszystkim zwolnione zostaną ogromne areały ziemi uprawnej. Aż 95% ziemi będzie uwolnione od produkcji zwierzęcej. 95% wykorzystywanej obecnie ziemi będzie do dyspozycji. No i w ciągu dekady spadnie o połowę emisja gazów cieplarnianych, tym związanych z hodowlą krów. W ciągu tej dekady to się stanie. I o jedną trzecią spadnie zużycie wody. Tej wody związanej z hodowlą krów. Konsekwencje dla środowiska będą kolosalne. A jakie będą konsekwencje dla rynku pracy? W samych Stanach Zjednoczonych aż 600 tysięcy osób związanych z rynkiem produkcji wołowiny straci pracę. A docelowo nawet milion osób straci pracę. Tak, takie ogromne czekają nas zmiany. Zmiany w służącej nam technologii, zmiany w wytwarzaniu energii, w transporcie, zmiany w spożywanej przez nas żywności. Można powiedzieć, że już od jutra te zmiany będą następować. Można powiedzieć, że już od jutra człowiek będzie na nowo definiowany. Już jutro będzie inne niż jest dzisiaj. Rewolucja. A długość naszego życia. No, jeszcze 100 lat temu oczekiwana długość życia wynosiła niewiele ponad 30 lat. Za 10 lat ta oczekiwana długość życia osiągnie 75 lat. Polska jest bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Dzisiaj Niemcy są od nas 5 lat starsi, ale za 10 lat nasze społeczeństwa będą w tym samym wieku. Starzejemy się. Kto będzie dla nas, Polaków, pracował? Tak, świat się zmienia. Nadchodzą nowe technologie, a wraz z nimi rosną możliwości człowieka. Niektórzy mówią, że wchodzimy na miejsce zastrzeżone dotąd dla Boga stajemy się bogami i zdążamy do nieśmiertelności, ale, ale wielu z nas stanie się bezrobotnymi. I technologie, które są w tej chwili, zmienią nasze organizmy, zmienią nasze DNA. Niedługo będziemy naszpikowani procesorami i przeszczepami. Ale czy to będzie jeszcze człowiek? Tak, wielki reset jest nam bardzo potrzebny. Zanim nie jest za późno, Zanim zniknie dzisiejszy człowiek, musimy to przemyśleć, uporządkować, żebyśmy dalej mogli czerpać, żebyśmy dalej mogli cieszyć się tym światem. Zmiany w naszym otoczeniu będą miały charakter gruntowny. Za 10 lat nasze otoczenie i nasza żywność zmienią się nie do poznania a my sami a relacje między nami dzisiaj różnice materialne między ludźmi są szokujące. 1% najbogatszych ma ponad dwa razy więcej majątku niż 7 miliardów uboższych ludzi. 1% najbogatszych ma ponad dwa razy więcej majątku niż 7 miliardów najuboższych. Połowa ludzkości żyje za mniej niż 5,5 dolara dziennie. I bogaci nie płacą podatków od posiadanych przez siebie majątków. Bogaci unikają płacenia podatków. Co piąte dziecko nie chodzi do szkoły. Przy czym dziewczynki mają sporo gorszą sytuację niż chłopcy. Biedni ludzie nie mają nawet podstawowej opieki zdrowotnej i umierają jak muchy. Statystyki mówią, że codziennie 10 tysięcy ludzi umiera z braku podstawowej, tej najtańszej opieki zdrowotnej. 10 tysięcy ludzi idzie co dnia do piachu z powodu braku lekarza. W tym świecie szokujących nierówności, najbardziej upodloną grupą są kobiety. No, nawet wśród biedaków jest hierarchia, i to kobiety są na dnie tej hierarchii. 22 najbogatszych mężczyzn ma więcej niż wszystkie kobiety w Afryce razem wzięte. Takie jest prawdziwe miejsce kobiet we współczesnej cywilizacji. Te liczby pokazują materialne dysproporcje między ludźmi, i one są szokujące. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że te dysproporcje powiększają się. Bogaci są coraz bogatsi, majątek miliarderów stale rośnie. Majątek miliarderów tylko w okresie dekady potrafił wzrosnąć dwukrotnie. A pandemia koronawirusa jeszcze te zmiany przyspieszyła. Media szeroko opisywały przypadek Jeffa Bezosa, którego majątek podczas pandemii wzrósł do 200 miliardów dolarów. Tu widzimy jak tylko w okresie kilku miesięcy rosły znacząco majątki najbogatszych. Ale w okresie pandemii wzrósł także bardzo znacząco sumaryczny majątek miliarderów. Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Rosja. Podobno, tak informują media, sumaryczny majątek miliarderów amerykańskich urósł do 4 bilionów dolarów. Majątek 10 największych miliarderów od marca do grudnia 2020 roku wzrósł o kolejne 900 miliardów dolarów i wynosi przeszło bilion dolarów. To są liczby wręcz astronomiczne. Mieliśmy, mamy tą pandemię i w okresie 12 tygodni pandemii w Stanach Zjednoczonych bezrobocie wzrosło ponad czterokrotnie. A w tym czasie bogactwo miliarderów wzrosło o jedną piątą. To bogactwo najbogatszych wzrasta już od kilku dekad. Stan pandemii tylko przyspieszył te procesy majątkowego różnicowania ludzi. Bogaci są coraz bogatsi, a biednych stale przybywa i przybywa. I to trzeba przerwać. Po to właśnie potrzebny jest wielki reset. Wielki reset po to, żeby rozwój społeczeństw odbywał się w sposób zrównoważony. Wielki reset po to, żeby nie doszło do wybuchu niezadowolonych, żeby nie doszło do rewolucji. Bo coraz to nowe pokłady nędzy się odkładają i rośnie niezadowolenie ogromnych rzecz ludzi. Na świecie ponad 250 milionów ludzi migruje. Przede wszystkim migrują w poszukiwaniu pracy, migrują do krajów, gdzie jest praca, wędrują do krajów, których praca pozwala im na jakieś utrzymanie. W niektórych krajach udział cudzoziemców przekracza 50% populacji. W części krajów większość stanowią cudzoziemcy. Szczególnie dotyczy to kraje arabskie. W wielu krajach arabskich pracująca większość to cudzoziemcy. Patrząc kontynentami, to ludzie wędrują z biednych tych kontynentów, takich jak Azja, Afryka i Ameryka Łacińska, do bogatych, do Ameryki Północnej, do Europy, do Australii. W bogatej Ameryce Północnej jest 16% cudzoziemców, w bogatej Europie Zachodniej jest ich także 16%, a w Europie Wschodniej tylko 7%. Ten niekończący się marsz ludzi z krajów biednych do krajów bogatych trzeba ograniczyć i po to jest wielki reset trzeba biedakom pomóc zorganizować ich biedne kraje a gdzie są największe nierówności między ludźmi proszę spojrzeć na współczynnik giniego największe wartości co do zasady są w państwach słabo rozwiniętych co do zasady w państwach słabo rozwiniętych różnice między bogatymi i biednymi są największe no Trzeba tym biedakom pomóc, zorganizować swoje państwa. Po to jest ten wielki reset, na tą refleksję i na tą zmianę. A tu jeszcze dane OECD, państwa europejskie i te poza Europą. Poza Europą różnice dochodów są znaczne. O, RPA. Widać, że tam rozwarstwienie jest szczególnie wysokie. Na kontynencie europejskim krzywa nierówności ma kształt litery L. Kiedyś były wysokie nierówności, a obecnie te dysproporcje są coraz mniejsze i utrzymują się na podobnym poziomie. No a w państwach anglosaskich nierówności w dochodach były wysokie, spadły i podobnie dalej rosną. Światu potrzebny jest wielki reset, żeby różnice w dochodach nie rosły w nieskończoność i żeby nie zalały nas oceany cudzoziemców. Już dzisiaj w dużych miastach zachodu cudzoziemcy stanowią połowę, a czasami większość mieszkańców. Potrzebny nam jest wielki reset, zanim zaleje nas multikulti. Narody tracą swoją historyczną tożsamość i w wielu miastach narasta wrzenie. Protesty i uliczne zamieszki stają się niemal powszechne. A światowy terroryzm? Światowy terroryzm jest przecież niezadowoleniem narodów muzułmańskich, które zostały zmarginalizowane. Terroryzm nie zniknie. Albo my ich pozabijamy, albo oni nas i naszą zachodnią cywilizację pogrzebią w samobójczych zamachach. Potrzebny nam jest wielki reset, zanim wybuchnie trwała, niekończąca się rewolucja. Potrzebny nam jest wielki reset, zanim wybuchnie trwała, niekończąca się wojna. Pieniądz jest długiem. Na wielu wykładach tłumaczę szczegółowo, że pieniądz powstaje w procesie kredytowania. Wraz z zaciągnięciem kredytu z niczego powstaje pieniądz. Pieniądz jest długiem. Im więcej mamy pieniądza w obiegu, tym większe jest nasze zadłużenie. Zadłużone są gospodarstwa domowe, zadłużone są przedsiębiorstwa, zadłużone są instytucje finansowe i zadłużone są państwa. Taki mamy model pieniądza. Pieniądza dłużnego. Pieniądza, który jest długiem. Zadłużenie gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw musi być przez nie spłacane. Brak spłaty oznaczałby upadłość, więc każdy podmiot lepiej lub gorzej spłaca swoje zobowiązania, a potem zaciąga nowe i tak dalej, i tak dalej. Takie rolowanie. Pieniądz pływa w gospodarce jak krew w naszych organizmach. Ale inaczej wygląda sprawa z zadłużeniem państw. O, tu widzimy Prawie 1 trzecia światowego zadłużenia państw spowodowane jest przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są największym dłużnikiem świata. A tu jeszcze zestawienie tabelaryczne. Zadłużenie państw i zadłużenie Stanów Zjednoczonych stare rośnie. Tu widzimy okres ostatniego ćwierć wieku dla Stanów Zjednoczonych. Zadłużenie wzrosło z 7 bilionów dolarów w 1994 roku do 21 bilionów dolarów w 2020. Zadłużenie wzrosło Trzykrotnie. Rośnie zadłużenie całego świata, wszystkich kontynentów, ale najbardziej rośnie zadłużenie bogatego Zachodu, bogatych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób następuje wzrost pieniądza w gospodarce? Tak jak powiedziałem, pieniądz powstaje w procesie kredytowania. Im mniejsze stopy procentowe, im mniejsza rezerwa cząstkowa, tym więcej i szybciej brane są kredyty, tym szybciej przerasta ilość pieniądza. Dolar jest walutą całego świata. Na dolarze rośnie światowa gospodarka, ale tego dolara jest zdecydowanie więcej niż wynosi wzrost światowej gospodarki. I dolar przez to traci na wartości. Dolar to dzisiaj pieniądz niemal bez wartości. W okresie pandemii stopy procentowe zredukowano niemal do zera, a i rezerwy cząstkowe przestały być jakimkolwiek hamulcem w kreowaniu pieniądza. W okresie pandemii podaż pieniądza rośnie na potęgę. Amerykański Fed, amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny kreują ogromne ilości pieniądza. Ale tej zwiększonej podaży pieniądza zawsze towarzyszyła i towarzyszy inflacja, czyli Spadek wartości pieniądza w czasie. Im większa jest kreacja pieniądza, tym bardziej pieniądz traci na wartości. Za zwiększoną kreację pieniądza płacimy my wszyscy, bo pieniądz traci na wartości. Kreując pieniądz w ogromnych ilościach, państwo ograbia swoich obywateli. Im więcej dolara i euro, ale także złotówek na rynku, tym większa z zasady inflacja, tym więcej tracimy naszych oszczędności, tym bardziej maleje nasza siła nabywcza, tym bardziej stajemy się prekariatem. Takim współczesnym proletariatem, takimi biedakami, którzy są na różnych etapach w zależności od pomocy społecznej, stajemy się niewolnikami w naszych własnych ojczyznach. Wielki reset. Musimy zmienić politykę kreacji pieniądza, bo inaczej wszyscy staniemy się zależnymi od państwowej łaski kloszardami. Jeśli pieniądz będzie kreowany w nieskończoność, to świat już niebawem będzie należał do nielicznych oligarchów, a cała reszta będzie musiała chodzić na pasku co miesięcznie wypłacanych dziadowisk. To nas będzie czekać, jeśli nie przemyślimy tego. Wielki reset. Musimy zrobić wielki reset pieniądza. Poszukiwania tego dobrego, światowego pieniądza trwają od wielu lat. Kiedyś upatrywano tego pieniądza w Bitcoinie i ogólnie w kryptowalutach. Ale ani Bitcoin, ani Ethereum, ani Ripple, ani żadna z kryptowalut roli pieniądza nie pełnią. Nie mają ustabilizowanej wartości widać to na wykresach ani nie cieszą się zaufaniem, ani nie są powszechne. Póki co niektórzy używają kryptowalut do spekulacji i na tym ich rola się wyczerpuje. Tuż przed świętami Ripple stracił na wartości 40% w ciągu jednego tylko dnia. Kryptowaluty póki co to instrumenty służące do spekulacji. A nam jest potrzebny wielki reset pieniądza wielki reset pieniądza 2021. Mamy dwie drogi do wyboru pieniądza. Pierwsza droga to Libra. Ostatnio przemianowana na Diem, czyli po łacinie dzień. Libra, czyli pieniądz Facebooka. Ten projekt żyje już od kilku lat, a w zeszłym roku było o nim bardzo głośno. Banki centralne mają do Libry stosunek ambiwalentny. Raz obawiają się Libry, a innym razem bagatelizują jej znaczenie. Bo w przypadku pieniądza bardzo duże znaczenie ma zaufanie do niego. Pieniądzem może być dosłownie wszystko, na co strony wymiany wyrażą zgodę. Pieniądzem bywały już muszle, pręty, krążki, skóry zwierząt, delniane płatki, wódka. Lista tych przedmiotów, które pełniły rolę pieniądza jest bardzo długa. Ale najważniejszą sprawą w przypadku pieniądza jest zaufanie. No, Ten projekt Libra ruszył z wielką pompą, a potem partnerzy zaczęli się wykruszać. Mówiono nawet o eksodusie partnerów Facebooka. Pierwotnie libra miała być oparta o koszyk walut, ale ostatecznie będzie opierać się tylko na dolarze. Czy libra stanie się światowym pieniądzem? Moim zdaniem ma bardzo duże szanse. Może nie od razu, może będzie to następować stopniowo, ale libra ma duże szanse, aby stać się pieniądzem światowym. Libra to wilk w owczej skórze. Ale. Pytań niewiadomych jest póki co bardzo wiele. Na początek nieśmiało zagości w naszych portfelach jako znajomy z portalu społecznościowego. Zrazu w niewielkich transakcjach, a z czasem w coraz większych. Czy będziemy płacić podatki od osiągniętych w librze zysków? No, powątpiewam. Obawiam się nawet, że technicznie może to być utrudnione, o ile całkiem nie, niemożliwe. A jeśli raz czy drugi uda nam się nie płacić podatków, to będzie to stanowiło dodatkową zachętę do korzystania z Libry. A co może być decydującym czynnikiem powodzenia projektu Libra? No, zaufanie do Libry. Wystarczy, że jej wartość nie będzie deprecjonowana z prędkością, jaka towarzyszy upadkowi wartości dolara. Tak, Libra diem. Może być wielkim resetem pieniądza 2021. Może tak się zdarzyć, tym bardziej, że debiut planowany jest już na styczeń 2021 roku. Ale wielki reset pieniądza może mieć też inną formę. Ewolucja pieniądza może pójść w kierunku pogłębienia ujemnych stóp procentowych. Już teraz stopy depozytowe są ujemne. A w konsekwencji ujemne jest oprocentowanie obligacji, m.in. Europejski Bank Centralny. Tu na slajdach widzimy ujemne oprocentowanie obligacji jednorocznych Europejskiego Banku Centralnego i pięcioletnich, i dziesięcioletnich, i dwudziestoletnich, i nawet trzydziestoletnich. Wszystkie obligacje Europejskiego Banku Centralnego oprocentowane są ujemnie. Wiele obligacji krajów członkowskich ma obligacje także oprocentowane ujemnie. Co to oznacza? To oznacza, że ilość pieniądza maleje. To ujemne oprocentowanie można pogłębiać i na początek powiązać z dopłatami do kredytów na określone cele służące pobudzeniu kredytu. Mogą to być na przykład kredyty hipoteczne. Otrzymujesz 1 milion euro kredytu, a oddajesz po roku tylko 80% tej sumy. Że co? Że się nie opłaca? Ależ oczywiście, że się opłaca. Bo przecież państwo z każdego z nas zdziera blisko połowę naszych dochodów w formie różnych danin i podatków. A my kupując za ten pożyczony 1 milion euro dom, natychmiast generujemy popyt na produkcję 1 miliona euro. A z tej uruchomionej przez nas zakup produkcji znowu połowa trafia do państwa. W formie różnych danin i podatków. Z punktu widzenia gospodarki opłaca się udzielać kredytów z wysokimi dopłatami. Każdy zawierany pod określonymi warunkami kredyt mógłby generować wzrost produkcji o przez nas profilu. A ujemne oprocentowanie obligacji no cóż, powoduje, że nasze zobowiązania maleją. To nie my płacimy naszym wierzycielom za to, że nam pożyczają, ale to oni płacą nam za możliwość pożyczania nam pieniędzy. W ten sposób mogą stopniowo topnić bilionowe fortuny różnych funduszy. Przez ujemne oprocentowanie ilość pieniądza maleje, a przecież o to właśnie chodzi. W którą stronę pójdzie Wielki Reset Pieniądza 2021? Czy w kierunku Libry? Czy bardziej w kierunku inżynierii pieniądza tradycyjnego? Tego nie wiemy, o tym przekonamy się być może już w styczniu 2021 roku, już za kilka tygodni, bo w styczniu planowana jest premiera Libry i w styczniu odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. Jedno jest pewne, wielki reset musi nastąpić. Dalej w kierunku bezmyślnej kreacji pieniądza iść się nie da, bo to doprowadzi do wybuchu biedniejącej ogromnej większości społeczeństwa. Wielki Reset 2021. Wielki Reset 2021 jest konieczny, jest ostatnim wołaniem przed zamętem, w który wkraczamy. Musimy przygotować społeczeństwa na zmiany wynikające z rozwoju technologii, w tym także na zmiany na rynku pracy. Musimy przeorganizować społeczeństwa tak, żeby zmniejszyć różnice w dochodach narodów i grup społecznych. I wreszcie musimy przeorganizować pieniądz. Pandemia koronawirusa stała się w sposób nieco przypadkowy cezurą czasową. Trzeba odhaczyć to, co było przed pandemią i na nowo poukładać świat po pandemii. Jeśli uda nam się ten wielki reset, to będziemy mieli świat, w którym będziemy chcieli żyć. A jeśli nam się ten wielki reset nie uda, jeśli się nie uda, to nasz świat się skończy. Jeśli reset się nie uda, to jest nieważne, co będzie potem. Jeśli reset się nie uda, to już wtedy nie będzie nasz świat. Może to będzie świat ludzi, robotów, a może świat terroru i nieustających wojen. A może świat podzielony na zniewoloną biedotę i rządzących nimi oligarchów? Wielki reset 2021 jest nam potrzebny. Pozostawiam Państwa z tą refleksją. Dziękuję za uwagę.